więcej kilka minut temu dwóch wychowanców wzięło jako zakładnika jednego z wychowawców, grożą mu nożem. Nożem czy nożyczkami? Nożem czy nożyczkami, jakieś niebezpieczne przedmioty, prawda? No i tam wysuwają jakieś określone żądania. Kolejne dwie osoby, zamieszanie, podpalają na terenie zakładu poprawczego jakieś elementy, przedmioty, które to pożar ma odwrócić uwagę od ich ucieczki. Im udaje się uciec z zakładu poprawczego. Dwóch. I dwóch kolejnych jeszcze, wykorzystując również tę całą sytuację, również daje dyla poza teren zakładu. Czyli razem czterech. Razem czterech wychowanków ucieka. I teraz tak. Wynamione zostają przez dyrektora zakładu poprawczego w chwili obecnej wszystkie podmioty, które współgrają. Czyli policja dostała sygnał, że taka sytuacja jest. Straż pożarna o tym, że nastąpił pożar na terenie zakładu poprawczego. Sąd okręgowy, który nadzoruje, pan prezes został również powiadomiony o tej sytuacji, bo on decyduje tutaj, jak dalej czynności mają wyglądać.